albo plecami. Ubożnij szans, co ma to dobra. Najpierw ofiaruję pełne pokłony wszystkim bhaktom obecnym tutaj. Wszystkim Matajis. Wszystkim matkom. Składam moje pełne szacunku pokłony dla was wszystkich. Dziękuję wam bardzo. Dzisiaj jest święty dzień. Niedziela. Kiedy mamy święty dzień w naszym życiu? Wtedy święto przychodzi w nasz, pojawia się w naszym życiu także. Tak jak mamy tydzień. I w każdym tygodniu dwa dni to są święta, sobota i niedziela. Ten sam sposób, kiedy mamy to święto w naszym życiu, zawsze zawsze jesteśmy zmęczeni, zawsze pracujemy, zawsze myślimy. Rozumiesz to? Więc kiedy przychodzi święto? On powiedział, że po śmierci. Święte imię jest jak napój. I święta mowa jest jak napój. Sankirtan to napój. I kiedy otrzymujemy ten napój, kiedy słuchamy Harikata i intonujemy święte imię, stajemy się jak upici. I w tym czasie wtedy nie uświadamiamy sobie istnienia czasu. Zapominamy o tym, że czas istnieje. I to jest nasz odpoczynek. Rozumiesz to? To jest nasz odpoczynek. A kiedy otrzymamy premę, wtedy będziemy odpoczywać. Kiedy nie mamy premy, nie mamy szczęścia, nie mamy odpoczynku. I Mahaprabhu powiedział, że jestem biedakiem. I pieniądze, to prema to najwyższe pieniądze. Tak jak nie mamy pieniędzy w świecie materialnym. Life ka koi mulya nahi hai.
Wtedy nie mamy niczego w tym życiu. Jeśli mamy coś tylko wtedy, kiedy mamy pieniądze. Jeśli nie masz pieniędzy, nie masz nic w życiu. W ten sam sposób Bhagavat Prema, bez urzeczywistnienia Pana, nasze życie nie posiada żadnego znaczenia. I z polecenia, aby dawać tą premę, i z polecenia, aby dawać duchową wiedzę, Bhagavan Sri Krishna przychodzi tutaj do tego wszechświata. Jego celem jest to, aby rozdawać premę. I także po to, żeby smakować premę swoich wielbicieli. Są dwa powody, dwie strony. Przyjmowanie i dawanie. Życie posiada dwa wymiary. Tak samo nasze życie składa się z dwóch wymiarów. Dawanie i branie. Życie duchowe i materialne życie, te dwa życia składają się z dawania i brania. Dawanie i otrzymywanie. Prema. Boska prema. Pan przychodzi tutaj, aby rozdawać premę. Pierwszym procesem otrzymania wiedzy jest otrzymania premy jest wiedza. Boska wiedza. Właściwa wiedza, duchowa wiedza. Prawdziwa wiedza. I w tym świecie ten rodzaj wiedzy jest rzadkością. Co jest rzadkie w tym świecie? Co jest rzadkie w tym świecie? Ten rodzaj wiedzy. I kiedy ta wiedza dojrzewa, nazywana jest boską wiedzą. I dlatego Sri Krishna z polecenia, aby rozdawać tą wiedzę Sri Krishna w celu, aby smakować prema rasę, on przychodzi tutaj. Janmashtami tithi is Sri Krishna's bhakti. Janmastami, bóstwo Kryszny pojawia się. Po długim czasie ten dzień przychodzi. W tym wszechświecie jeden raz w tym wszechświecie. Janmashtami mein rosh ka avatar hai.
Janashtami is the Rasa Avatar. Janmashtami to jest dzień Rasa Avatara. Radhashtami me bhav ka avatar. Radhashtami to jest dzień. To jest awatar, pojawia się awatar Bhavy, Mahabhavy, najwyższego, najwyższej miłości. Awatar Premy. Prem hota hai rosh aur bhav ke saath. The play is between rasa and bhava. I gra odbywa się pomiędzy rasą i bhavą. Sri Krishna rasa moi. Krishna jest rasa moi. Radharani jest rasa moi. A Radharani z rasa Mai. Jest Mahabhava Mai. Rozumiesz to? Wczoraj. Wczoraj dyskutowaliśmy. Że istnieje wiele różnych awatarów. Matsya. Kurma. Varaha, Nishinga, Vaman. Chakya, Dachya, Rishabhadev. Nara, Narayan. Hamsa, Hayagriva. Rama, Parashurama, Balaram. Dhananvantari Mohini. Kalki Buddha. Krishna avatar. Avatar Krishna. Agar nahi hota. There was no incarnation of Shri Krishna. I pomiędzy nimi nie ma inkarnacji Krishna. To kya hota? Then what would happen? Co się dzieje? Niektórzy mówią, że najwyższą osobą Boga, oryginalną osobą Boga jest Narayan. Ponieważ on nie przychodzi, nie odchodzi. Ale tych, którzy przychodzą i odchodzą, nazywamy awatarami. A ten, który tu nie przychodzi, jest zwany awatari, źródło awatarów. Mahaprabhu's ego, pastime, distinct, did decide. Że Narayan is, moon god is Narayan. I w przeszłości każdy myślał, wierzył, że Narayan jest oryginalnym Bogiem i że wszystkie awatary są awatarami Narayana i że one przychodzą z Narayana. I że Narayan jest źródłem awatarów. Oni myśleli w ten sposób. W tym czasie ludzie wielbili Lakshmi Narayana. Wielbili Sita i Rama. Shiv Parvati ji ka upasana thi. And they worshipped Shiva and Parvati. Wielbili Shiva i Parvati. Parantu 500 years ago Radha Krishna ki upasana us samay iska prachar nahi tha. Ale 500 lat temu, albo 5000 lat temu nikt nie nauczył Radha i Krishna. Nawet teraz to nauczanie nie jest zbyt rozpowszechnione. To nauczanie bhakti. Przedtem ludzie myśleli, że Bóg jest bezosobowy, nie posiada formy. Ponieważ
Większość ludzi jest Arnirikarvadi, myślą, że Bóg nie posiada formy. Że ponieważ Bóg przychodzi i odchodzi, On nie posiada ciała. I myśleli, że tylko mamy jedno życie. Nie wierzyli w przeszłe życia i w przyszłe życia. Nikt nie wierzył w to w przeszłości, że mamy przeszłe życie i mamy przyszłe życie. Wierzyli tylko w to, że mamy jedno życie. Radha Krishna ka ye upasana ka prakash ho raha hai. And slowly, slowly, this worship of Radha Krishna has been illuminated. I powoli to wielbienie Radha Krishna zostało objaśnione i ukazane. 300 years ago. Około 300 lat temu. Bhakti ka itna prachar tha world mein. Was bhakti preached so much in the past? 200 years ago. Zaczęto tak 200-300 lat temu zaczęto nauczać bhakti. I wtedy nie uczono Bhagavad Gita i Bhagavatam w tym świecie. Nikt tego nie nauczał. To Gita ka hi prachar nahi tha, Bhagavad Gita hi prachar nahi tha. Nikt nie uczył Bhagavad Gity. Jeśli nikt nie nauczył Bhagavad Gicie, więc co dopiero nauczanie o Shri Krishnie? A Radharani jest nawet jeszcze bardziej rzadka. Radharani ko Krishna ko samajna evam unki lila ko samajna very difficult. To jest bardzo trudne, żeby zrozumieć Radę i Krysznę, żeby zrozumieć ich zabawy, lile. Maturya rasa jest trudna do zrozumienia. Dasya rasa jest łatwa do zrozumienia. Sakya rasa jest łatwa do zrozumienia. Vatsalya rasa jest łatwa do zrozumienia. Ale Maturya rasa jest trudna do zrozumienia. To jest trudne, ponieważ porównujemy relacje Kryszny i Rady do relacji, które mają ludzie w tym świecie, że jakiś jak młody chłopiec i młoda dziewczyna. Myślimy, że oni są tacy sami. Rozumiesz to? Dlaczego jest to trudne? W Bhagavad Gita Pan mówi, że moje narodziny i moje czynności i rozrywki nie mogą być porównane do tych, które ktoś robi, wykonuje jakaś osoba, która nie jest boska. I najpierw powinniśmy to zrozumieć. Nasze narodziny, naszą pracę, nasz cel, nasze ciało, nasz umysł, nasze zmysły, naszą wiedzę. Nasze życie, nasze narodziny są takie same, nie są takie same jak Pana.
nie fast samajnati bhagwan kehte hain mera janm evam karma jo hai wo divya hai. Pan mówi, że moje narodziny, moje ciemności, moje życie są boskie. I kto może to zrozumieć? Jest to misterium. Ale najpierw powinniśmy to zrozumieć. I zrozumienie tego jest bhajanem, jest medytacją. Jo jaan leta hai, unka bhi janma evam karma rehta nahi. I ten, kto zrozumie to, on także nie będzie posiadał więcej żadnych narodzin ani śmierci. To aapka baat bhi band ho gaya. Janma. Jeśli zrozumiesz narodziny Pana, wtedy Ty także nie urodzisz się więcej. Jeśli zrozumiesz o narodzinach Pana, nigdy więcej nie urodzisz się. W tym życiu, w tych narodzinach, Pan mówi, że jeśli w tych konkretnych narodzinach możesz to zrozumieć, więc zobacz, jak bardzo ważne jest to zrozumienie. Jedynie poprzez zrozumienie Boga i dżiwy i świat, ściana pomiędzy dżiwą i Bogiem zostanie usunięta. Nie możemy widzieć Pada i przyczyną tego jest ściana. Nie możemy widzieć Pana, ponieważ istnieje Maja i to jest ściana, która nas zasłania. To jest jak kurtyna, jak chmura. To jest tak, jak chmury zakrywają księżyc albo słońce i nie możemy go widzieć. To jest przyczyna. Jedynie poprzez osiągnięcie tej wiedzy, przez przyjęcie schronienia lotosowych stóp Pana i kiedy czyste oddanie przychodzi, czy kiedy czyste oddanie przyjdzie, wtedy, kiedy przyjmiemy schronienie Pana, wtedy Pan usunie to. I w tym konkretnym życiu możemy zobaczyć Pana taki, jakim jest i osiągniemy premę. On posiada... To jest chwała Janmastami. Jedynie przez zrozumienie jego narodzin, jedynie przez zrozumienie tej lili, tej zabawy, musisz to zrozumieć. Jest wiele różnych lil, różnych zabaw. Ale Sri Krishna jest lila purushottama. I rozrywki Krishny są ponad wszystkim. Mahavishnu ki lila hai.
Istnieje Lila Mahavishnu. Są zabawy pana Nrsingi. Każdy ma swoje Lila. Najpiękniejsze lila to są te, które wykonuje pan Shri Krishna. To są najwspanialsze modlitwy. To są najpiękniejsze rodzaje zabawy, najbardziej smakowite. I gdzie te lila się odbywają? Krishna wykonuje te lila w różnych miejscach. Ale najważniejsza lila odbywa się we Vrindavan, we Vraży. Dlaczego? Ponieważ w Vrindavan nikt nie uważa go, że on nie uważa go za Boga. I nawet jeśli ktoś mówi im, że on jest Bogiem, oni nie wierzą w to. Inni Patanjali. Jeśli wiedzieliby, że jest Panem, że jest Bogiem, jeśli wierzyliby w to, że jest Bogiem, ten rodzaj zabawy, ten rodzaj gry nie mógłby mieć miejsca. Jesteś tak duży, tak wielki. W jaki sposób to może się odbywać? Oni by się po prostu bali. Czuliby strach. Byliby ostrożni. To jest powód, dlaczego tak jest. Sri Krishna swayam Bhagwan, lekin koi unko Bhagwan keh karke manta bhi nahi, janta bhi nahi. I kiedy, nawet jeśli Krishna jest Bogiem, on we Vrindavan, jest we Vrindavan, nikt we Vrindavan nie wie o tym, że on jest Bogiem. To jest powód dlaczego. Dlatego te zabawy we Vrindavan są pełne madhurya. Rozumiesz to? Bhagwan gyan ko hi chhodna padega. Ye kaun hai? Musimy zapomnieć, że on jest Bogiem. Kintu Brajadham Vrindavan ke bahar sab jante hai ye Bhagwan hai. But outside of Vrindavan, ale na zewnątrz Vrindavan, w Radży, każdy wie, że on jest Panem. W Mathurze. Jail mein Sri Krishna ka janm hua. Pan urodził się w więzieniu w nocy. O 12 w nocy. I i to była środa. O 12 w nocy w środę. W więzieniu. Wtedy jego urodziny miały miejsce w więzieniu. Tam właśnie Krishna się urodził, w więzieniu. Rodzina nakshatra. It was
Rohini Nakshatra. To była Nakshatra Rohini wtedy. Rohini jest nakshatrą, w której urodził się Rohini. Jest jedna z 20 kilku nakshatr. I nazywa się Rohini Nakshatra. I to był sierpień. Około 5200 lat temu. Wtedy Krishna się pojawił. W każdym razie, nawet jeśli pojawił się w Mathurze w nocy, przyszedł z wszystkimi swoimi broniami w formie Narayana. W czteroręki formie. Koloru niebieskiego. I wyglądał jak dziecko, ale miał cztery ręce. Miał cztery rodzaje broni. Konchę, maczugę, czakrę. Był jasnego koloru i lotos. I był jasnego koloru. Całe więzienie zostało oświecone poprzez jego niebieskawe światło. Devaki i Vasudeva, oni zdali sobie sprawę, że Pan pojawił się jako ich dziecko. Że Bóg pojawił się przyszedł do nich w formie dziecka. I ojciec i matka. I co zrobił Vasudeva i Devaki? Zaczęli modlić się do niego i składać mu pokłony. I modlili się. I o co oni się modlili? Modlili się o to, żeby ukryć swoją formę. I Krishna powiedział wtedy: zabierzcie mnie przez Jamunę i ukryjcie mnie, zanieście mnie do Vrindavan i ukryjcie mnie tam. Dlatego tam pojawiła się pewna córka, pewna dziewczynka, zamieńcie mnie z nią. I Vasudha zrobił dokładnie to, co zostało powiedziane. Przeszedł z Mathury do Gokuli i zamienił te dzieci. I zabrał córkę Jasiody i zabrał ją do Mathury, do więzienia. O poranku, to wszystko było o poranku. Gokuleshwari, Brajeshwari, Ma, Jasoda i Nanda Maharaj nie je putrko dekha. I rano matka Jasioda i Nanda Maharaj zobaczyli się Krishna o poranku. I to opis, ten opis znajdziemy w Bhagavatam.
Z tego możemy zrozumieć, kim są rodzice Śri Kryszny. Ojciec, matka. Kim są jego rodzice? Devaki jest matką, a Vasudeva jest ojcem. I to i miejscem urodzenia Kryszny jest więzienie w Mathurze. Ale nie. W Mathurze Vasudev Krishna pojawił się Vasudev Krishna. Dvarakadish, Maturadish. To jest jego czterręka forma. Swayam Bhagavan pojawił się w Gokul. Shyama Sundar. Radha Vallabh, Radha Raman, Radha Kanta, Radha Vinod. On urodził się w Gokul. I to jest miejsce jego pojawienia się. On nie jest Devaki Nandana. Vasudeva Krishna, Vasudeva jest czymś innym. Rozumiesz to? Najwyższy Pan Bhagavan Śri Krishna pojawił się w Gokuli. A jego matką jest Yashoda. A ojcem jest Nanda Maharaj. Dlatego nazywamy go Yashoda Nandana. On nie jest czterorękim, w czterorękiej formie. I on posiada te wszystkie swoje boskie broni, ale nie w rękach, ale na swoich stopach. Na lotosowych stopach się Kryszny może znaleźć czakrę, wszystkie znaki, wszystkie bronie Narayana. A nie w jego w ręce, nie w jego rękach, on ma tylko dwie ręce. On ma dwie ręce. Nie ma potrzeby, żeby trzymać broń. On jest synem Yashody. Matką jest Yashoda, ojcem jest Nanda Maharaj. Dlatego mówimy na niego Nandalal. Dlatego w rzeczywistości oni mają, on ma, w rzeczywistości Yashoda i Devaki posiadały po jednym synu. I Baladeva także był narodzony, narodził się w Gokula, nie w i on nazywa się Rohini Nandan. On się także urodził w Gokul. Nie w Mathurze. To Yashoda ji ka ek putra hai aur Devaki ji ka ek putra hai. To do putra ho gaya, two sons. Więc Yashoda miał jednego syna i Rohini miał jednego syna. Więc gdzie jest jeden syn? Jeden syn się zgubił. Gdzie jest ten syn Devaki? Gdzie on odszedł? Gdzie jest ten syn Devaki? Jeden się zgubił.
Yes, this is Christians. Kiedy pojawił się w Mathurze, Aishwarya Mukti Vasudev Krishna. Ten, który pojawił się w to bóstwo, które pojawiło się w Mathurze, było bóstwem w nastroju Aishwarya. Parantu ma Jashoda evam pita Nanda ji Sri Krishna ka stakya kya. Kiedy Krishna pojawił się w Gokuli, ponieważ Yashoda i Nanda Maharaj modlili się o niego, oni świętowali to. Nandotsav. Oni mają nastroje Aishwarya. Jeśli myśleliby, że ich syn jest Bogiem, nie byliby w stanie zachowywać się względem z Niego w ten sposób, że o, Pan Bóg jest moim dzieckiem. Bóg się pojawił. I wierzyliby, że On jest Bogiem, mieli Go na swoich rękach. Co tak? Jeśli wierzyliby, że Krishna jest Bogiem, w jaki sposób matka Yashoda mogłaby go tulić do siebie i karać go, ciągnąć go za ucho, jak ktoś zbroi? Czy to wszystko mogłoby się wydarzyć? Dlatego ta lila, która tutaj odbywa się, jest tak piękna. Nikt nie wie, że Śri Krishna jest Bogiem. Oni myślą, że on jest ich, nikt o tym nie wie. Oni myślą, że on jest ich synem. Radharani avastha ki hai, Sri Krishna mai, always mai. Radharani mówi, a Radharani myśli, Krishna jest mój. Ona nie nazywa go swoim mężem. Ponieważ ona nigdy nie poślubiła Krishny. Dlatego nie nazywa go mężem. Mówi, że jest moim przyjacielem. Jest tylko moim przyjacielem. Krishna jest mój. Każdy mówi, że Krishna jest mój. Tylko mój, nie twój, tylko mój. A Radharani mówi, on jest tylko mój. इसीलिए राधा माधव की लीला में राधा रानी अभिमान करती है dlatego dlatego Radha Rani w tych lilach może być zła na Krishna, może być o niego zazdrosna. Mówi mu, żeby odszedł stąd i nigdy nie wrócił. Nigdy nie popatrzę na twoją twarz. Nasza relacja się skończyła właśnie dzisiaj. Nigdy więcej nie będę mówić do ciebie. Nigdy cię nie dotknę. I w ten sposób Radharani może mówić do niego. Ale to nie jest prawda. Sri Krishna ka roop gun saundarya dekhkar sab bhul jati hai. Kiedy ona widzi piękno Boga, Sri Krishny, zapomina o wszystkim. Czy te lila mogłyby się odbyć?
Kiedy oni wiedzieliby, że on jest Bogiem, ponieważ ta zabawa jest prakar lila. Czy to mogłoby się wydarzyć, gdyby wiedzieli, że jest Bogiem? I wtedy później jest opisane o to, jak Krishna prosi o wybaczenie Radharani, a Radharani mu udziela. Dotyka jej lotosowe stopy. Dotyka lotosowe stopy Radharani. I Krishna dotyka lotosowe stopy Radharani. I trzyma jej stopy na swojej klatce, na swojej głowie. I dekoruje. Dekoruje jej płacze. To jest Shri Krishna. Ta lila, ta zabawa nie odbywa się na Vaikunthach. Tam nie ma tego sztuki, nie ma tej gry. I taka relacja nie istnieje tam. I to jest trudne. I to jest trudne, aby to zrozumieć. Jedynie przez łaskę. Jedynie przez łaskę możemy to zrozumieć. I wszystkie rozrywki Rady i Madhawy. One są najwyższe. W Chaitanya Charitamrita Ramananda Rai, w dyskusji między sobą, on jest przyjacielem Kryszny, jest Saką. Oni nie wierzą, że on jest Bogiem. Oni myślą, że on jest ich przyjacielem. Masują jego lotosowe stopy. Walczą. Czasami masują jego stopy, czasami walczą z nim. Jak jedzą, to dzielą się tym samym posiłkiem, tymi samymi owocami. Jedzą, a potem dają jemu do jedzenia. I to, czy to jest obraza albo zniewaga? Nie. To jest lila, zabawa, gra. Isiliye Prajadham me Mathura dham ke saman kisi ne dandavat pranam stop stuti Sri Krishna ko janma ke baad kiya nahi. Dlatego, kiedy Shri Krishna urodził się we Vrindavan, nikt nie modlił się do niego jak do Boga. Oni celebrowali jedynie jego pojawienie się, urodziny. Dzisiaj są urodziny Krishna. To jest festiwal. Shri Krishna ka mangal ho, Shri Krishna ka kalyan ho. I tak jedynie modlili się, żeby Krishna był zdrowy. Narayan ke paas prarthana kar rahe Shri Krishna ka mangal ho, kalyan. Modlili się do Narayana, żeby życie Krishna było szczęśliwe. Modlili się do wszystkich brahminów. Nanda Maharaj apne putra ko sab brahman ke charan dhuli. Nanda Maharaj zbierał pył z lotosowych stóp braminów, aby położyć je na głowę Kryszny. Rozdał wiele krów różnym osobom. Rozdał klejnoty. I w ten sposób celebrowali to. Tańczyli i śpiewali. To jest Nanda Mahotsav. Zjedli prasadam. Ye matak jo lila hai.
I to jest Madhurya Lila. Powinniśmy to zrozumieć. W Gopal Champur Jiva Goswami opisuje to. Gdzie Nanda Maharaji ka kafi umar ho gaya. Że Nanda Maharaj był starszy, ale nigdy nie miał syna. Isliye sab dukhi the. That is why everyone was sad. Dlatego każdy był smutny. To Nanda Maharaj ke bade bhai Upananda ji. I Upananda, starszy brat Nandy Maharaja. On wykonał specjalną ofiarę, aby Nanda Maharaj mógł mieć syna. Ale Nanda Maharaj nie brał udziału w tej ofiarze. I Yashoda zapytała. Każdy wykonuje tę ofiarę, aby mieć syna. Dlaczego ty tam się nie udasz? I Nanda Maharaj powiedział, ten syn, który się pojawił, jest efektem wykonywania tej ofiary. So what kind of son do you want? Więc jakiego rodzaju syna chcesz? Bole śpno me, night time sleep me, dream me. He said in the night. I powiedział w nocy, w moim śnie. Ek aisa putra dekhta hu blue color, blue jewel color. I see such a son. Widziałem takiego syna, który wyglądał jak niebieski klejnot. A jego ręce i stopy były czerwone. Widziałem takie piękne dziecko w moim śnie, w nocy. I zapytał swoją żonę, Yashoda, czy miałeś taki sen, czy miałeś również taki sen? Kiedy od tego czasu, jak widziałem to dziecko w śnie, pragnienie, aby posiadać jakiekolwiek inne dziecko odeszło, to tylko jest ten rodzaj dziecka, który chciałbym posiadać. Yashoda ji kehne lage, maine itna din aapse kuch kahi nahi. Yashoda powiedziała, ja przez wiele dni cię tego nie mówiłam. Maybe that is why you felt such difficulties. Dlatego być może z tego powodu miałeś tego rodzaju trudności. To aisa putra pana sambhav nahi kya? Jo humne dream mein. Czy to jest niemożliwe? Aisa putra dekhta hu. Aisa putra pana kya sambhav nahi? Is it impossible? Czy to jest niemożliwe, żeby mieć takie dziecko? Nanda Maharaj ji ne kaha. Bhagwan Narayan se prarthana karunga. And Nanda Maharaj said, I will pray. I Nanda Maharaj powiedział, będę się modlił do pana Narayana. Evam ek saal ekadashi vrata karunga. And for 1 year, I przez rok będę wykonywał ślub wpłaszczenia w Ekadashi. Nirjala Ekadashi, Pradhan Ekadashi, Shuddha Ekadashi. Understanding? Będę w pełni pościł w każdej Ekadashi przez jeden rok. Ekadashi Vrata Karunga. I will fast on Ekadashi. Będę pościł w Ekadashi.
कुछ एकादशी है और कुछ द्वादशी है. Właściwy sposób, żeby przestrzegać ślubu w Ekadashi, powinniśmy pościć czasem. Czasem post jest w Ekadashi, czasami jest w Dwadashi. Więc Ekadashi jest najważniejszym rodzajem, największym rodzajem wyrzeczenia. And this Ekadashi, following Ekadashi, is the only way to make Narayana pleased. I to przeproszenie w Ekadashi jest jedynym sposobem, aby osiągnąć Narayana. I jej takie przeproszenie trwa 3 dni. Dashami wieczorem, dzień wcześniej, w nocy nie można nic jeść. Dashami at night time we don't take prasad. I w Ekadashi przez cały dzień nie jemy ani nie pijemy nic. A wieczorem w Dwadashi także nic nie jemy. Nie jemy i nie śpimy. Całą noc jesteśmy, czuwamy. Nie śpimy. Nie śpimy w dzień, nie śpimy w nocy. To jest, w jaki sposób powinno być wypełniane Ekadashi. भगवान को प्रसन्न करने के लिए नारायण को प्रसन्न करने के लिए ही प्रसिद्ध है. To jest właściwy sposób, aby przestrzegać Ekadashi, aby zadowolić pana Narayana i Maharaj Nanda przestrzegał tego ślubu. To ek sal pura Ekadashi kiya. So for one year przez rok pościł w każdej Ekadashi. Ek saal baad shapno mein Narayan ka darshan hua. I po roku w jego śnie otrzymał darshan Narayana. Aisa lag raha hai main jaag bhi raha hu, main so bhi raha. And he felt like it was real and it was. I myślał, że to jest prawdziwe, że to jest jawa i sen w tym samym czasie. Nie mógł zrozumieć, czy śpi, czy to jest prawda. Więc on zobaczył Narayana. Nanda Maharaj był wielbicielem Narayana. I pałac Nanda Maharaja był świątynią Narayana. On był wielbicielem Narayana. A Krishna to mój syn. To Narayan darshan dekar ke awai diya. Ye putra tumhara hi hai. Kiedy zobaczył Narayana, Narayan powiedział mu: syn, którego widziałeś w śnie, to jest twój syn. Bo oczywiście będziesz miał syna. I wtedy w lutym, w nocy, w nocy, w lutym pojawiło się to uczucie. Wtedy miał takie wrażenie, że syn wszedł do jego serca. I Nanda Maharaj zobaczył to. I z jego serca to dziecko w formie światła przeszło do serca Jasiody. I on miał taką wizję. I wtedy Jasioda
Krishna entered her womb. I wtedy Krishna wszedł do łona Jasiody. Ona zdała sobie sprawę, że jest w ciąży i ta ciąża trwa 8 miesięcy. I ta ciąża trwa 8 miesięcy. Sri Krishna, Jashoda ji ke garbh mein kitna din the? Jak długo Krishna przebywał w łonie Jasiody? 8 miesięcy. 10 months. To było 10 miesięcy. Osiem miesięcy. I wtedy w nocy Janmasztami Krishna pojawił się u Jasiody. I w tym samym czasie ona urodziła córkę. I ta córka to Mahamaya. Jab Vasudev Maharaj ne apna Vasudev Maharshay ne apna putra ko lekar ke night time mein Kiedy on przyszedł do Goku z swoim, Vasudeva przyszedł swoim synem do Goku, w tym czasie matka Jasioda w tym czasie Jasioda urodziła jedną córkę i syna w tym samym czasie. Syna i córkę urodziła w tym samym czasie. Tam było dwoje dzieci. Maya ji ne kya kiya ki us putra dikhai nahi pad raha hai. But Maya. Ale Maya. Maya uczyniła to w ten sposób, że Vasudeva nie widział syna. Syn Jasiody nie był widziany przez Vasudevę. Nie widział, Vasudeva go nie widział. Jashoda ji ke putra ke upar apna putra ko rakh diya. He placed his son on top of the son of Jashoda. Położył swojego syna na synu na Jashody i tych dwóch synów stało się jednym. W jaki sposób dwóch stało się jednym? That is why this is the Lord's pastime. Dlatego nazywamy to rozrywką Boga. To jest zabawa, lila Pana. To nie jest narodziny zwykłej osoby. Dwóch synów stało się jednym. Devaki Nandan połączył się z najwyższą osobą Boga i nikt tego nie zdał i nikt nie zdawał sobie z tego sprawy. Vasudeva zobaczył tylko córkę, wziął ją i wrócił do matury, do więzienia. I kiedy przyszedł król Kamsa, że ósme dziecko Vasudevaki się urodziło o poranku, więc przyszedł tam i chciał zabić tą córkę.
marne ke liye prayas kiya. And he tried. I próbował uderzyć i rozbić ją, rozbić to dziecko o ścianę. I w tym czasie ta córka wyślizgnęła się z jego rąk i zawisła w przestrzeni, w powietrzu. I pokazała swoją ośmioręką formę. Darshan di aur kehne lagi mujhe marne se tera kya hoga. She manifested i zamanifestowała swoją boską formę. Tera jo shatru hai. What will you gain by killing me? I co ty chciałbyś osiągnąć przez zabicie mnie, twojego wroga? Your enemy is already born. Ale twój wróg już się urodził. Mujhe tu maar nahi sakta hai. And you can't kill me. I ty nie możesz mnie zabić. वो महामाया देवी अनेक नाम अनेक रूप ले करके ये वर्ल्ड में स्थित हो गई. I ta Mahamaya ma wiele imion i wiele form, aby pokazać się w tym świecie. Rozumiesz to? Evam sabki samast kamana ko puri kar rahi hai. And she also makes everyone's desires come true. I ona sprawia, że pragnienia każdego realizują się. Mahamaya Devi is i Mahamaya Devi jest siostrą Kryszny. I ta w tej lila. His sister we Devi became Shri Krishna's sister. Devi staje się siostrą Kryszny. Krishna ne kaha tum aise karogi to tumhari khub mandir hoga, khub puja hogi. And Shri Krishna told her, i Krishna mówi jej, jeśli pomożesz mi w tej lila, więc w tym świecie każdy będzie wolił, każdy będzie cię wielbił, każdy będzie budował świątynię tylko twojej czci. Dlatego w Indiach w większości miejsc wielbią Devi. W każdym miejscu Devi jest silna. To jest opisane w Gopala Champu, którą napisał Jiva Goswami. There are various mysteries within. Jest wiele mistycznych mistycznych rzeczy, które są związane z tą lilą narodzin Kryszny, Janmastami. Ale w Śrimad Bhagavatam jest skrócony opis tego. Maharaj Parikshit miał umrzeć w ciągu 7 dni. Rozumiesz to? Maharaj Parikshit było powiedziane, że będzie żył tylko 7 dni. I Maharaj Parikshit był wielbicielem Dwaraki. I Maharaj Parikshit jest jednym z Pandawów i Shri Krishna. Jaduvamsha evam Kuruvamsha. Mamy dwa rody, Kuru i Jadu. Shri Krishna Arjuna, Pandawowie, Andi, Pandawowie i są synami ciotki Kryszny. Jo brother Vasudev, Mataji ka Shri Krishna ka Mataji, Arjun ka Mataji, Yudhishthir ji ka Mataji, Kunti ji ka father hai Vasudev. Father. Na brother. कुंती जी का ब्रादर है वसुदेव जी.
Radharta Sarva Krishna. So they have a relationship, więc oni posiadają relacje rodzinne. Kunti, brat, jest Vasudev, więc Krishna jest, jest kuzynem Pandawów. Matką Pandawów jest Kunti, jego ojcem, jej ojcem jest Vasudev. Jest brat jej ojca. Więc Vasudeva był bratem ojca Kunti. W związku z tym byli spokrewnieni ze sobą. A Parikshit Maharaj i Parikshit jest połączony z rozrywkami z Dwaraki. Jeśli Shukadeva Goswami opisywałby Shrishta Lila w bardziej otwarty sposób Parikshitowi, jeśli powiedziałby mu, że Krishna jest synem Yashody, wtedy ten związek rodzinny, który Maharaj Parikshit posiadał, byłby złamany. Rozumiecie? Dlatego on powiedział tą prawdę w ukryty sposób, niepełny. Jakby w skróconej wersji. Ale w innych Puranach, w Vishnu Puranie, cała ta historia jest opisana w otwarty sposób. Z większą ilością szczegółów. Jeśli Krishna. Braja jana ranjana jamuna tira vanachari jaya kunya vihari braja bila. I ta pieśń jest o Vraja Lili. Braja bila hi. I ona jest pełna madhurya. Jaka jest przyczyna madhurii? Tą przyczyną jest to, że nie ma tam nastroju Aishwarya. Nikt nie myśli o Krishnie jako o Bogu. On jest ich przyjacielem, synem. Oni wierzą tylko w to. Więc to nie jest prawdziwy mąż. Dlatego ta lila tutaj jest boska. Rozumiesz to? Parantu kripa ke bina, marsi ke bina, Bhagavat evam Srimad Bhagavat Gita ki kripa ke bina, Goswami Grantha ke kripa ke bina, ye samajh mein nahi aata. A bez łaski Pana, bez łaski Bhagavatam, bez łaski opisu Goswami 100-200 lat temu, ta cała wiedza nie była opisywana, nie była uczona w Europie 100 lat temu. 100 lat temu nikt o tym nie mówił tutaj. Każdego dnia to zwiększa się, że wielbiciele Kryszny wielbiciele Kryszny codziennie zwiększają to.
Cóż więcej mogę powiedzieć? Wszyscy jesteście starszymi wielbicielami i znacie to. Macie prawdopodobnie trudność, żeby siedzieć tak długo w niewygodnej pozycji. I także marnuję wasz czas. A tu dzisiaj jest niedziela, jest święty dzień. Wieczor, w południe była niezła uczta. Także była dobra. Kto był na uczcie w południe? 12? 20 osób było na tej uczcie. 12. 12 osób było na tej uczcie. Bardzo dobrze. Składam wam wszystkim pokłony. Przyjmujcie moje pokłony. I dziękuję wam bardzo. Jeśli popełniłem pewne błędy, jakieś błędy, proszę wybaczcie mi. To jest nasz ostatni wykład w czasie tego pobytu. Ale jutro, 10 rano, możemy dyskutować dalej, zapytać, odpowiadać na pytania. Understand?